Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Pika i Kornel. Kornela teraz u mnie nie ma, ale na pewno później przyjedzie do mnie i będziemy robić live'ika. Oczywiście jak będzie mu się chciało. We wtorek napisałam na naszej grupie na Facebooku Wika i Kornel. Oczywiście was zapraszam na tą grupę. Napisałam, że w tym w najbliższym weekend powiem wam tą niespodziankę. I o to chodzi, że ja po prostu będę chodziła na lekcję śpiewu. Tak. Na lekcję śpiewu. I pewnie sobie pomyślicie teraz, ho, 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 ale co to za niespodzianka wielka. Myślałam, że to będzie taka ogromna niespodzianka, że coś w tym stylu, nie? Ale nie. Dla mnie to jest wielka niespodzianka, ogromna nawet. Że po prostu nie wiem. I będę musiała zrezygnować właśnie z tańca chyba. I to jest dla mnie najgorszy ból świata. Bo ja i tańczyć i po prostu śpiewać kocham. Śpiewam po prostu, jak śpiewam to czuję się taka ogromnie szczęśliwa, po prostu, że... Nie przepraszam, zaraz zaczęłam płakać, ale... To jest dla mnie ogromne znaczenie. Po prostu jak nawet jestem smutna, to muzyka, śpiew mi to pomaga. Od razu jak śpiewam, to czuję się taka radosna, nie czuję ani żadnego smutku. Po prostu czuję się szczęśliwa. I nawet znajomi... Rodzina mi powiedziała, że powinnam iść do The Voice of Poland i moim zdaniem chyba pójdę na rok do The Voice of Poland. I ja mam się w takim plan, że zrobić taki kanał, tam gdzie będę nagrywała covery swoje. Oczywiście tam będę miała swój kanał i ja będę tam nagrywała same covery. To będzie chyba mój opis Instagrama. Oczywiście zapraszam na Instagrama mojego, Victoria XYD. Coś takiego. Oczywiście w opisie będzie. I taki odstęp będzie i covery będę, tam będzie pisało. Wiecie, tak myślę, żeby takie coś zrobić i po prostu chciałabym w tym filmiku podziękować mojemu byłemu chłopakowi za co? Za to, że po prostu mnie zostawił. Jeśli to oglądasz, to chodzi po prostu o ciebie. Zostawiłeś mnie. I wtedy czułam się taka, jakby po prostu to nie byłam ja. Byłam rozspana taka, jakby nic mi się nie udawało, naprawdę. Ciągle płakałam, byłam wściekła, ale to było tylko przez kilka dni. I później sobie zdałam sprawę, że nie mogę tak dalej po prostu robić, nie mogę się użalać nad sobą. Po prostu muszę iść dalej. Muszę iść dalej. I wtedy po prostu to się zaczęło. Tak po prostu pomyślałam sobie, że nie mogę się poddać. Nie mogę się poddać. Nawet jeśli będę smutna, będę walczyć dalej. I właśnie od dziecka właśnie marzyłam śpiewać. Chciałam być piosenkarką najpierw i później przedszkolanką. Mi się to tak zmieniało, ale od dziecka śpiewałam. Ale nie wiedziałam, że chcę być piosenkarką. Ale teraz już wiem, kim chcę być. Piosenkarką i chcę śpiewać dla siebie, dla was, dla widzów, dla po prostu fanów, których będę miała po prostu, jak będę śpiewała. I to jest dla mnie ogromne, ważne i dziękuję ci naprawdę bardzo. To dało mi po prostu takiego kopa w tyłek, to bardzo mocnego i po prostu nie poddałam się i nigdy tego nie zrobię. Ja wam też tego życzę, żebyście po prostu się nie poddawali. Walczyli o swoje marzenia. Bierzcie przykład ze mnie. Byłam bardzo słaba. Z
psychicznie. A teraz? Teraz nie. Naprawdę. To śpiewanie mi to pomaga. Jestem smutna, to po prostu jestem smutna, a nie mogę śpiewać, bo jestem na przykład w gościach. No to słucham sobie muzyki i to mi po prostu pomaga. Nawet śpiewanie, muzyka mi pomaga, naprawdę. To jest dla mnie, nie wiem, cud. Cud się po prostu spełnił. Że będę mogła realizować swoje marzenia, że... To jest takie piękne. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo piękne i myślę, że wam się ta niespodzianka wam się spodobała. I napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy myślicie o tym kanale, co ja wam powiedziałam, że będę nagrywać tam cover. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego piątkowego odcinka. Oczywiście nie było tutaj takich challenge, tak jak zawsze, ale powiedziałam wam już tą niespodziankę i bardzo się z tego cieszę, że wam powiedziałam, już tego nie muszę ukrywać. A, zapomniałabym, nagrałam piosenkę własną i ona nosi tytuł Zostawiłeś mnie. A to jeszcze wam tego nie pokażę. Następna niespodzianka. No, następna niespodzianka to będzie piosenka Wiesz, wiecie. Ona nosi tytuł Zostawiłeś mnie. I nie wiem, tak myślę, że jest fajna. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, kochani, a ja już się z wami żegnam. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam ten filmik się spodobał. Jeśli jesteś nowy, daj subskrypcję z dzwoneczkiem, no bo wiecie, subskrypcje dalej nie działają, nie? No. Wejdźcie do Kornela filmiku, co wczoraj nagrał i wstawił z Fortnite'a. Przepraszam. I jutro czekajcie, bo jutro będą challenge z Fortnite'a, także naprawdę czekajcie. Mua. Kocham was. Pa, do jutra.